Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy krótko o liturgii Wielkiego Tygodnia. Zapraszam. Materiał ukazuje się nietypowo w piątek ze względu na to, że omawiamy właśnie Triduum Paschalne. Krótko tylko powiem na wstępie o Wielkim Czwartku, który właśnie minął, ale jest on nam jak najbardziej potrzebny do dostrzeżenia całego kontekstu sytuacji. Otóż Wielki Czwartek, liturgia Wielkiego Czwartku, to liturgia, która rozpoczyna się radośnie. Słyszymy dzwonki, które dzwonią w trakcie Gloria. Kościół rozpoczyna liturgię świętą w szatach białych. No właśnie, radość, dlatego że mamy do czynienia z ustanowieniem Najświętszego Sakramentu, z ustanowieniem kapłaństwa, ale oczywiście Wielki Czwartek kończy się obnażeniem ołtarza i już taką, można powiedzieć ściśle, wielkopiątkową liturgią. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i później, no przede wszystkim właśnie obnażenie ołtarza, które ma jednoznacznie pokazać, że oto Pan Jezus przystępuje do swojej męki. I tutaj przechodzimy już do liturgii Wielkiego Piątku. Zwróćmy na to uwagę, że są to wydarzenia absolutnie kluczowe. Nie przez przypadek Kościół Święty właśnie te dni, to Triduum Paschalne obchodzi w dokładnie historycznym czasie trwania, to znaczy dokładnie odwzorowane jeden do jednego są te wydarzenia w ich czasie, w którym się wydarzyły, a więc niejako każda godzina odnosi się do każdej godziny faktycznych wydarzeń historycznych. No i co się dzieje w Wielki Piątek? Będę tutaj oczywiście korzystał z mszału po to, żeby dokładnie tą liturgię prześledzić. Najpierw ujrzymy kapłana, który podchodzi do ołtarza bez ornatu, tylko w albie i fioletowej stule i pierwsze co robi, to pada na twarz. Adoruje Pana Jezusa, adoruje ołtarz, oddaje w ciszy cześć Panu Jezusowi, niejako bojąc się w sposób szczególny przystąpić do ołtarza właśnie w tym dniu, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus przystępuje do swojej męki. Pamiętamy, że w trakcie każdej mszy świętej mamy do czynienia z podobnym aktem liturgicznym. Modlitwy u stopni ołtarza pełnią właśnie taką funkcję. To znaczy funkcję takiego ukorzenia się najpierw, zanim przystąpi kapłan do ołtarza. Tutaj ten aspekt jest niejako spotęgowany. Mamy do czynienia z jeszcze wyraźniejszym ukorzeniem się przed przystąpieniem do ołtarza. Kapłan pada na twarz, przez chwilę adoruje Pana Jezusa w ciszy. Następnie kapłan przechodzi na stronę lekcji i tam spod sedylni odczytuje z pulpitu dwie lekcje. Są również modlitwy, chór śpiewa responsoria, natomiast my nie będziemy każdego drobiazgu, każdego szczegółu, który się pojawia, komentowali. Pierwsza lekcja jest wyjęta z księgi proroka Ozeasza. W niej słyszymy ludzi, którzy mówią, że oto nawróćmy się do Pana, bo jeśli my się do Niego nawrócimy, to On nas wysłucha, On nas przyjmie. O, jak bardzo On nas przyjmie, do tego stopnia, że przyjdzie, stanie się człowiekiem i przyjmie śmierć. Przyjmie cierpienie i mękę po to, żeby nas przyjąć, po to, żeby przyjąć tak wiele wolnych jednostek, jak to tylko możliwe, tych jednostek, które same muszą tą decyzję podjąć. Później w drugiej lekcji wyjętej z Księgi Wyjścia słyszymy o święcie Paschy, o Izraelitach, którzy zostają wyrwani z niewoli przez krew baranka, uwolnieni od śmierci przez krew baranka i wyrwani z niewoli przez śmierć baranka. Jest to oczywiste nawiązanie do tego, co się właśnie będzie działo w Nowym Testamencie. Najpierw ostatnia wieczerza, później męka Pana Jezusa, uwolnieni od śmierci wiecznej i z niewoli grzechu przez tą krew tego baranka Bożego. Pamiętam Jana Chrzciciela, który mówi, oto baranek Boży, oto, który gładzi grzechy świata. To był pierwszy duży element liturgii Wielkiego Piątku, czytania ze Starego Testamentu. Następnie kapłan przechodzi na stronę Ewangelii, wcześniej odmawiając standardowe modlitwy przed Ewangelią i przystępuje do śpiewu męki
pańskiej. Uroczyście jest on śpiewany przez trzech kantorów, z których każdy odczytuje niejako inną rolę z tej Ewangelii, z opisu męki pańskiej. Jeden kantor śpiewa rolę narratora, drugi tak zwaną synagogę, czyli wszystkich innych, oprócz Pana Jezusa, którego śpiewa sam kapłan, którego słowa śpiewa sam kapłan. Oczywiście w mniejszych kaplicach, gdzie nie ma możliwości, aby takich trzech kantorów odśpiewało tą mękę pańską, będzie ona po prostu odczytana przez kapłana. Może ona również być odczytana w języku polskim. I tak w małych kaplicach często może się zdarzyć. Jest to Ewangelia według świętego Jana. W momencie, w którym Pan Jezus oddaje ducha, wtedy wszyscy przerywają ten śpiew lub odczytywanie męki i wszyscy upadają na kolana przez dłuższą chwilę, adorują Pana Jezusa, kontemplują tą Jego śmierć, przez którą zostaliśmy zbawieni. Kolejny duży fragment po dwóch lekcjach, po odczytaniu lub odśpiewaniu męki pańskiej, kolejny duży fragment są to uroczyste modlitwy w intencji Kościoła, w intencji wiernych, w intencji rządzących, w intencji całego świata, w intencji pogan również. A więc rozpoczyna się ta uroczysta modlitwa. Kapłan ubiera się w nią w czarną kapę, a więc dosyć nietypowo jak na modlitwę, ale właśnie ze względu na to, że jest to Wielki Piątek, jest to czas żałoby. I kapłan zanosi te modlitwy, prosząc o to, żeby właśnie ta moc zbawcza, moc męki pańskiej rozlała się na wszystkich wezwanych. Kolejność nie jest tutaj przypadkowa. Rozpoczyna się ogólnie od całego Kościoła. Druga modlitwa, odśpiewana uroczyście modlitwa, to modlitwa za papieża. Po każdej z nich kapłan też przyklęka. Trzecia modlitwa, uroczyście odśpiewana, to modlitwa za duchowieństwo wszelkiego stopnia. Czwarta modlitwa, to też warte uwagi, to modlitwa za rządzących. To jest piękna modlitwa z prośbą o to, aby Bóg i Pan nasz ich ducha i ich serca kierował wedle swej woli ku naszemu wiecznemu pokojowi, ku naszemu wiecznemu odpoczynkowi. A więc widzimy, że nie prosimy tutaj tylko o to, żeby rządzący nam nie szkodzili, ale o to, żeby faktycznie prowadzili nas również do nieba. To nie znaczy, że tak, żebyśmy jak najszybciej umarli, tylko znaczy, żeby stworzyli dla nas takie warunki, które umożliwiają nam jak najlepsze dążenie do zbawienia. Czyli warunki do dobrego rozwoju. Warunki do łatwego, do prostego rozwoju, wzrostu w cnotach, a więc oznacza to stworzenie właśnie dobra wspólnego, tego ogółu okoliczności, które umożliwiają człowiekowi dążenie do prawdy, umożliwiają nam rozwój w prawdzie, rozwój w cnotach, zbliżanie się do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Piąta uroczysta modlitwa to modlitwa za katechumenów, za tych, którzy przygotowują się do chrztu. Szósta modlitwa to modlitwa Profidelium Necessitatibus w intencjach, w potrzebach wiernych. Siódma modlitwa to modlitwa o jedność Kościoła. Natomiast ta Pro Unitate Ecclesiae, ta modlitwa, nie prosimy tutaj o to, żeby, jak to się dzisiaj modnie mówi, żebyśmy jakoś wszyscy tak wspólnie odnaleźli jakąś jedność, tylko ta modlitwa o remus et pro hereticis et schismaticis. Módlmy się za heretyków i schizmatyków, aby Bóg i Pan nasz wyrwał ich z ich wszystkich błędów i przyprowadził z powrotem, czy raczył przyprowadzić ich z powrotem do świętej Matki Kościoła katolickiego i apostolskiego, a więc nie ma nic takiego ekumenicznego w dzisiejszym znaczeniu tego słowa w tej modlitwie. Ósma modlitwa to modlitwa o nawrócenie Żydów. I dziewiąta modlitwa to modlitwa o nawrócenie niewiernych, w sensie tutaj pogan, czyli o nawrócenie nie chrześcijan. A więc widzimy, kończą się te modlitwy, to już jest ostatnia modlitwa, kończą się te modlitwy modlitwami o nawrócenie. Najpierw są to chrześcijanie, którzy są heretykami lub schizmatykami, później o nawrócenie Żydów i na końcu o nawrócenie pogan. Oczywiście
jest to sensowne, aby odróżnić Żydów od pogan, dlatego że Żydzi są w tej kolejce niejako wcześniej, ze względu na to, że do nich były skierowane obietnice Starego Testamentu. Natomiast oczywiście ta modlitwa wzbudza, wokół niej powstają pewne kontrowersje, szczególnie ta modlitwa za Żydów. Jakie padają tutaj słowa? Prośmy, módlmy się i za Żydów, aby Bóg i Pan nasz zdjął zasłonę z ich serc, aby rozpoznali Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ostatnia modlitwa za pogan, oczywiście w podobnym duchu. Kolejna duża część liturgii Wielkiego Piątku jest to adoracja krzyża. Można powiedzieć kluczowy fragment tejże liturgii. Jest to procesja, kapłan wychodzi i wraca później z krzyżem, który jest jeszcze zasłonięty tym fioletowym welonem i kapłan odsłania powoli krzyż, najpierw jedno jego ramię, śpiewając oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. I później podchodzi bliżej ołtarza, odsłania drugie ramię krzyża, śpiewa to samo, troszeczkę wyżej i na końcu wchodzi już pod sam ołtarz, na środku stoi, prezentuje krzyż, odsłania go i śpiewa te same słowa. No oczywiście adoracja krzyża, wiemy jak ona wygląda. Najpierw sam kapłan wraz z ministrantami odchodzą do tyłu. Kapłan i ministranci zdejmują buty na znak tego szczególnego szacunku wobec tego krzyża, na którym tego właśnie dnia Pan nasz Jezus Chrystus zawisł, aby nas odkupić. Podchodzi się do tego krzyża, podchodząc trzy razy się klęka na początku kościoła, na środku, później pod samym krzyżem trzy przeklęknięcia, później klękamy i całujemy nogi Pana Jezusa. Adoracja krzyża. Po tym jak kapłan i ministranci tą adorację odbyli, wtedy przystępują do niej również wszyscy wierni. Wtedy chór powinien śpiewać słynne improperia, a więc najpierw popule meus quid feci tibi ludu, czyli to, co my znamy jako ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił. Następnie w języku łacińskim i greckim, co też podkreśla uroczystość tego momentu, te dwa wielkie, starożytne języki, co ma wyrazić taką powszechność, niejako cały świat adoruje teraz Pana Boga. Hagios Oteos Sanctus Deus, święty Boże, Hagios Ischyros Sanctus Fortis, święty mocny, Hagios Athanatos Eleison Hemas Sanctus Immortalis i Miserere Nobis, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. I później są kolejne wersety, jest to powtarzane również wielokrotnie w trakcie adoracji krzyża. Kolejna duża część liturgii Wielkiego Piątku to komunia. Kapłan idzie z procesją do ciemnicy, w której złożony jest Najświętszy Sakrament, przynosi Najświętszy Sakrament i w takim bardzo skróconym rycie, to nie jest msza święta, kapłan nie konsekruje tego dnia, przynosi tylko Najświętszy Sakrament w procesji i później udziela wiernym komunii świętej. Po komunii świętej liturgia w mszale rzymskim w zasadzie się już kończy, natomiast w Polsce jest jeszcze nasz bardzo znany zwyczaj, czyli grób pański, adoracja grobu pańskiego. A więc w Polsce będzie to wyglądało w ten sposób, że kapłan Najświętszy Sakrament składa do grobu pańskiego, gdzie również Najświętszy Sakrament zostaje wystawiony nie całkiem za welonem, bo w końcu to jest czas, w którym Pan nasz Jezus Chrystus oddał swoje życie. Kiedy Pan nasz Jezus Chrystus nie jest tutaj, Jego dusza ludzka nie jest tutaj na ziemi, oczywiście bóstwo pozostaje połączone z Jego ciałem, jednak no, Jego obecność jest inna niż zwykle i tak w grobie pańskim Najświętszy Sakrament jest wystawiony w monstrancji, ale jednak przykrytej welonem. I następuje adoracja grobu pańskiego. To jest również przepiękna ceremonia, w której wtedy właśnie, kiedy wszystko jest w kościele takie smutne i puste, obnażony ołtarz, wtedy właśnie przy grobie pańskim, tam są kwiaty,
Tam jest to życie, no bo właśnie to życie zostaje złożone do grobu. Pan nasz Jezus Chrystus umiera, odchodzi tak, ale odchodzi dla naszego zbawienia i właśnie z tej śmierci wytryska to prawdziwe, nadprzyrodzone życie i stąd przy tym grobie pańskim są kwiaty, stąd przy tym bólu i cierpieniu jest również ta wielka, nadprzyrodzona radość, że oto Pan nasz Jezus Chrystus dla naszego zbawienia to zrobił. Tyle, jeśli chodzi o liturgię Wielkiego Piątku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.